Cześć! Cześć! Dzisiaj mamy dla Was kalendarz, który będziemy razem otwierać. Niespodziankę, tak. Nie ukrywamy, że zainspirowaliśmy się. Tak, to prawda. Guru kalendarzowym właściwie, można by tak powiedzieć chyba. To prawda, no jakby, to prawda. Domagaliście się więcej, więc macie więcej. No po prostu spełniamy Wasze świąteczne marzenia. Jest to kalendarz. Tra-la! Kinder Niespodzianki, kalendarz adwentowy do nabycia w sklepach, w dyskontach, na przykład z takim owadem, takim tam. Tak, możemy od razu też jakby zaznaczyć, że nie jest to reklama, nikt nam za to nie zapłacił. Nikt na całym świecie nam za to nie zapłacił. Niestety. Mało tego, musieliśmy sami wydać pieniądze, niestety, żeby to kupić, wyobraźcie sobie. Niestety. I to nie małe pieniądze. To kosztowało chyba... Ja nie wiem, ile to kosztowało. Ile to kosztowało? 5 dych? Czy coś takiego? Jakieś takie szalone niestety pieniądze. Więc... A co ty z tymi nożyczkami? Będziesz jakieś siedział? Niestety. Jest domek. Domek jest zafoliowany, jakby legitnie. Ale to tak się wydaje, że to jest domek, a to nie jest domek. Tak naprawdę. A co to jest? To jest tak naprawdę stacja ciuchci Mikołaja. Tutaj jest, tu jest poczekalnia. Ale powolutku, jesteś jakiś nadpobudliwy. Dojdziemy do środka, stacja do słodyczy, w swoim czasie. Stacja świętego Mikołaja, widzicie? Tak, tak, tutaj są różne okienka, są zwierzaczki, widzicie, stacja świętego Mikołaja. Nie, z drugiej zaraz, strony zaraz, tutaj jest z boku i jest tutaj odjazdy. Tutaj jest, proszę, prezentacja. Tutaj są odjazdy. A... jak widzicie, są odjazdy, ponieważ... O, tu jest ciuchcia. Jest ciuchcia. Tu jest. Z tym. Z jajkiem, jajko wozi. Tak się nazywa. Ale nie wiem, czy to jest bezpieczne, mówiąc szczerze. Żeby jajko prowadziło ciuchcia? Dziwne. Trochę dziwne jak dla mnie. Dla mnie trochę przesada. Nie wiem. Ale całe szczęście nie wozi jest... żadnych innych żywych stworzeń, bo jajko jest żywe. Excuse me, ale ma prezenty. Prezenty są trochę ważniejsze. No, to prawda. Ale ma na szczęście czapkę jajko na sobie, także jest amortyzacja w razie upadku. A z drugiej strony jeszcze mamy tutaj przyjazdy. To jest bardzo ważne. Bardzo istotne. Jezu, jakie to było istotne. Odjazdy, ciuchcia, Mikołaj. Dobrze, to czas otworzyć. Tak, czas otworzyć. Chcesz ten nadziać? Nie, w ogóle nie wiem, po co ci te nożyczki. Można to zrobić bez nożyczek. Nie każdy ma nożyczki. Zrobić. Proszę, to jest taka prezerwatywka. Zabezpieczenie. Żeby nikt się, wiesz, bezpieczeństwo nie, przede wszystkim. No i co? Czy możemy bez odstajać? Tego wygląda tak samo. Tylko nie lśni tak bardzo. No dobrze, no to może zaczniemy od numerka 1, tak? Jeden to jest takie duże okienko. Tutaj ja tak naprawdę nie wiem, co tam jest. Więc... aha, i fajnie, że sam otwierasz, a ja nie mogę. Mamy pierwszą niespodziankę. Co jest napisane? To jest napisane Kinder Surprise, sorpresa, niespodzianka. Ale gdzie jest dalej? Überraschung i jakieś dziwne. Czekaj, co to jest? Co to jest? To jest jakaś bombka! Patrzcie, to jest taki kolekcji bombek. O. Powiem wam tak. Czekaj. Ja jestem fanem Kinder Niespodzianki od małego. Podejrzewam jak większość dzieci. Od wojny jeszcze. Tak, tak. Ale za moich czasów to były niespodzianki, prezenty w środku, takie jakieś figurki, nie? Ja pamiętam na przykład hipopotamy, czy coś takiego. Hipopotamy były super. Super były. Uwielbiałem je. Nie wiem dlaczego, skąd się wziął hipopotamy, ale jakoś tak chyba często było, zapamiętałem. No, a teraz już, słuchajcie, 2019 rok i teraz są jakieś rzeczy składane. Wszystkie. Wszędzie są rzeczy składane. To przez tych rodziców. Ja jestem przekonany o tym, że ci rodzice po prostu wymusili, żeby te dzieci jakoś musiały coś z tym zrobić. A ja nie chcę nic z tym robić. Ja po prostu chcę mieć figurkę, którą będę mógł postawić i będzie stać sobie, tak? Albo coś z nią zrobić, nie wiem. Ale nie chcę się bawić w takie składanie. Nie wiem, to prawda. Co tam robisz. No właśnie nie, ale ładnie tutaj zagospodarowałeś czas. I tutaj mamy takiego misia, czekaj, go tak wezmę bokiem. Ale widzieliście, ile to czasu zajęło i wysiłku? Właśnie dużo. O, taki jest miś. I ten miś jeszcze tutaj ma taką ten. Nie to, żeby go powiesić, ale że to jest bombka na choinkę. Błagam.
ktoś naprawdę powiesi to na choinkę. No bez sensu. Czyli strata czasu, bezużyteczne. Czy to może stanąć chociaż? Nie, nie może stanąć. No i nawet nie może stanąć. To się od razu przewraca, no. Musicie uwierzyć na słowo. Ale nie, nie jest to użyteczne. I nie jest to jakoś specjalnie ładne. Jakby lubię zwierzątka i mi się też lubię, ale no nie jest to jakoś specjalnie piękny prezent. No, ja jestem osobiście niepocieszony tym numerkiem 1. Czasami tak jest za pierwszym razem, po prostu powiem. Czasami się nie udaje, ale... Czasami się nie udaje, no, ale zostawimy no... sobie słodycze na przyszłość, tak? Teraz albo na przeszłość. Gdzie jest 2? To jest taka... 2. Tu. Dobra, no to chcesz otworzyć? Tak, to no, ja nie otwierałem. Jakie jest otwarcie? Jeszcze nigdy nie otwierałeś tego kalendarza. To jest wiem. Pierwszy... To jest ale dużo pierwszy razy... Albo otwierasz, albo nie. Nie mogłem znaleźć już tego. Zaraz ci zabiorę otwieranie. O, to myślisz, malutki. No dobre, kinderek. Tak, czekolada. Ja lubię kinder czekoladę. Ja też. Czyli 2 taki... Czyli właściwie to samo co kinder niespodzianka, tylko... W innej formie. Poskąpili zabawką. Tak. Dobra, idziemy do 3. Ale to jest skomplikowane. Słuchajcie, o jest tutaj z boczku. To jest... Przyjazdy. W przyjazdach jest 3. Tak, znowu jeszcze. No. Co to jest? Co to jest? Aż to otworzę. Ale tam jest zabawka. Czy tam jest zabawka właśnie w środku. Bo jak nie, to będę to reklamował raczej. Chyba muszę to na... O jest, tam jest jakieś masło. Ale jest dużo białego. Dobrze, dużo białego. Jest? No chyba tak. Ej, to chyba, że ma jakieś orzechy. Ej, daj mi kawałek, jakieś no! Ma, jakieś ma orzechy chyba. Dobra. Dobra. Kinder jest taki dobry. Dobra. Ale te orzechy. Dobra. Ja nie jestem fanem orzech osobiście. 4, znalazłem nawet. Tutaj jest. Jest. No dawaj. To będzie czekolad. Wiedziałem. No, no. Podłużny. Czyli w takich będą czekolady, tak. Tak. No spoko, wiesz. Czekolad do czekolata. I będzie... Cukrzyca. Cukrzyca. Piąteczka. Piąteczka. Rozumiem, aż... No, przepraszam. Aż się plułem. Z tego ej! Musisz to robić jakoś ładniej. Spokój się. Przestań mnie tutaj strachować. Chocobons. A czy w Chocobons to nie jest przypadkiem, też tam nie ma troszkę orzeszków takich małych? Tak, tam jest chyba taki laskowy, mi się wydaje. No to jest chyba to, co dostaliśmy tamto jajko. Tylko nie było napisane Chocobons, oszukali nas trochę chyba. Nie, ale tu jest chyba taki cały orzeszek, a nie taki zmielony. No ale to teraz musisz sprawdzić, bo... No jak ja muszę, nie... to muszę, no co tutaj... Mi się wydaje, że tam nie ma orzeszka. To nie jest M&M's. No ale to co? Jest to samo! To jest to samo, proszę pokazać. Ale widać to? A, bo... No ale takie brzydkie. Ale no to jest to samo, co było w tym malutkim jajku. Trochę oszustwo. Trochę oszustwo wam powiem. Że niby inne, a tak naprawdę takie samo. Dobra, ale ty w ogóle musisz pamiętać, tak? Co my tam... To czekaj, teraz była 5. Mhm. 6. Dobra. Teraz ja. Teraz ja. Znowu jajko oszukańskie. Znowu jajko oszukańskie. 6. Szóstka oszustka. Sprawdziło się. No, dobra, ładnie. Idziemy dalej. Słuchaj. 7. Jest. 7 jest. O, to będzie chyba większe? Co to będzie? Co to będzie? Chocobon znowu. Jakoś tak trochę monotonnie się zrobiło. Nie jestem pocieszona. Dobra, idziemy 8. Chcę coś nowego. No, dawaj. Ej, to znowu chyba... Ej, znowu Chocobons. No, bez przesady. Zrobiło się trochę niezręcznie. To była 8, prawda? Tak. Dobra, 9. To będzie jajko. Kurwa! Sorry, no ale nie mogę. No musiałem, no po prostu. No musiałem. Czyli znowu Chocobons. 10 teraz. Ale wiecie co? Jeżeli ja byłbym dzieckiem i bym tak każdego dnia naprawdę otwierał to i tak przez tydzień po prostu bym miał też Chocobons i tak po jednym jeszcze, to naprawdę bym się pienił. Nie? No. Odechciałbym się wstawać rano. O, coś nowego. O, w końcu coś dużego. No. Mikołaj jakiś taki. Nie ma. Nie, no tam nie ma zabawek. No, no skąd wiesz? W Mikołaju Mikołaj zabawki? Mikołaj wygląda trochę... Coś ma z twarzą. Coś ma dziwnego z twarzą. A poczekaj, ale ja chcę zobaczyć, czy on jest pod ubrankiem
pełen czy pusem? Czy jest ubrany, czy jest rozebrany? A, czy jest jakiś ten? A może jest tam zając na przykład? Co? Przepraszam bardzo, ale czy to jest jakiś ten? To jest butt plug? To jest dilda, takie wiesz. Tylko, że w inny otwór. Dziwne. No nie wiem, ale nie, musisz już wszystko zjeść. Ale chcę zobaczyć, czy coś jest w środku, czy jest pusty. Pusty jest. Super. Ale możesz postawić na ten na przykład. Musisz się uskutecznić brudactwa. Jedenaście. Niespodzianka. Chocobons. Nie chcę mi oddać jeszcze na dodatek. O Jezu. Jezu, calm down, Kinder. Calm down, stacja. Stacja Kinderka. Dobra, co to było, bo ja już nie wiem po prostu, co to było. No chocobons. Dobra, daj, może zjem trochę tej czekolady, może trochę mnie uderzy ten cukier. Ej, zgadnij, co jest w 12. Będę szczęśliwszy. Chocobons, tylko w innym opakowaniu. Dobra. No ładno. Ja teraz. No wiem, szukam już ci. A który? 13 tu. No to ja wiem, co to będzie. Nie co to będzie? Wiem, to będzie ten podłużny, no. Jejku. Sakra. Czekam na jeszcze jakieś niespodzianki. Kindera przede wszystkim. 14 tu jest. No, odjazda. No i... Znowu oszukańczy chocobons. 15. Gdzie jest 15? To z czym ci się kojarzy 15? Z IQ moim. A z kim mam się kojarzyć? Nie wiem. Ale zobacz, że tutaj jest w ogóle... One są różne. Tak, no właśnie. Chciałbym zauważyć, że to jest jakaś gra. Po prostu oni tutaj grają z nami jakąś gra umysłów czy coś, nie wiem. Normalnie Kinder ma białe opakowanko, biało-czerwone, a tutaj są różne, fikuśne. Widzicie to? I takie są jakby pory roku, czy mi się wydaje? Nie, ale... Nie, wszystkie są zimowe, ale w różnych kolorach. Tak, jest to dziwne. Jest to podejrzane. Nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakaś gra? Czy jak się zbierze wszystko? Ale w środku mają, są takie same. No. Takie same mają kolory, więc... Słuchaj, ale nie wiem, który teraz numer. 15, 16 chyba. Poka. Był podłużny, na pewno? Tak. To pokaż, żeby nie było szóstwa. Tutaj 16 otwieramy. Komisyjnie. No i zgadnij, co to jest. A jaki kolor? Jaki kolor? Niebieski. Niebieski. To pokaż. Wszystkie? Tutaj mamy dwa żółte. Dwa niebieskie. Dwa niebieskie, brakuje jeden jednego zielonego. Teraz ja. 17 tu masz już, znalazłem. No i co, to chocobons? Mhm. Prawdziwe czy... Prawdziwe. Znowu nie wychodzi? Znowu nie wychodzi. O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. 17, to teraz 18. Gdzie może być jest. 18 jest? Jest. No ale czemu tak da mnie tyłem, no? A no bo tak przyszedłem do kamery, ale widzisz jak to jest. Nie ma łatwo, słuchajcie. Nie ma łatwo, naprawdę. Ile dla was robimy, widzicie? O! Ale nie, mamy to jest żółty! Ej, mam już trzy takie żółte. I tylko jeden zielony. Nie, to tak nie może zostać. Trzeba to jakoś wprowadzić do jakiejś zmiany. Teraz 19 i musisz sobie tutaj się znaleźć. Znajdę sobie. O. A myślę, że ja nie znajdę? To już jest trochę jakby otworzone. Już się dobierałeś? Nie, ale myślę, że mogła tak, wiesz, w ferworze walki o inne mogła... Co to? Oszukany chocobons? Tak. Jezu, jakbym... Po prostu znam cię na pamięć. No, słuchaj. Teraz 20. Ale to można od razu zostawić sobie na Wielkanoc. A, że jajka na Wielkanoc, tak. Masz rację. Proszę, i ej, masz zobacz, od razu... Ale zobaczcie, one są takie trochę zielone, jakby taki eastern ten grass. Tak, mood, więc wiesz, możesz sobie zaoszczędzić. Kalendarz, później adventure, to już 20 teraz otwieram w międzyczasie. No. Ale spokojnie, spokojnie. O Jezu! O, to też jest Kinder czekolada, co prawda, ale jest czerwona, pokaż, bo jeszcze nie widziałem. Jest, tak. To jest taki pomarańcz raczej nawet nie chwycił. Taki trochę... Pasuje ci do włosów, możesz sobie wpleść. Ładnie, ładna stylizacja. Ładna. Ładna stylizacja. Ładna stylizacja? Mogę tak na święta, to zostawię to. Tak, nie moja mama się ucieszy, jak będziesz... Myślisz, taką... że zauważy? Tak, mama wszystko jest zauważy, bo jest bardzo... Ale zje?
ona bardziej lubi słone chyba. Też palus. Ja pamiętam, że podjadała po prostu Kinder Niespodzianki. A pamiętasz, jakie lody je zawsze na wakacjach? Moja mama nakłada sobie takie, jak ona jedzie na wakacje z jakimiś koleżankami, to kupuje taką wielkie, wiecie, na przykład jak ktoś prosi o dwie kulki lodów, to moja mama prosi o 20 kg lodów i później mi wysyła zdjęcia, jak jest... 5 gałek, taki tak, wieża. I taki, wiecie, taka breja wielka tych lodów. Bo wiecie, jak to jest, nie jesz kilka miesięcy, tak, bo trzeba tam schudzić się w ogóle i w końcu jedziesz na wakacje. I jest po prostu... Jesz wszystko i tak, wracasz, kupa 5 kg więcej. Tak, ale jakby jest to sposób, zwłaszcza, że moja mama jest bardzo szczupłą osobą. Niestety nie jestem genetyczny. Ale no jakby jest to jakiś sposób. To jest jakaś reklama twojej mamy? Tak, to jest film sponsorowany przez moją mamę. Tak? Tak. Nie pamiętam. Okej, ale dogadamy to jeszcze. 21, słuchajcie. Zbliżamy się tutaj, wiesz, do finiszu. Końca. O, znowu mamy Mikołaja. Już nie będziemy go rozbierać, wiemy z czym mamy do czynienia. Chciałbym zauważyć, że dotarliśmy do numerka 21 i była tylko jedno jajko, póki co. Wiem, duże, ale ja wiem, gdzie będzie drugie jajko. Ale to nie jest fajne do końca. Nie, nie jest fajne. Bo czekasz na te zabawki, a po prostu ich nie ma. Z tym to są święta, come on, ludzie, chcemy zabawki. No. Zwłaszcza, że ten kalendarz nie jest tani, nie kosztuje, wiecie, 19 bardzo złotych. Nigdy nam się tym nie zgodzi, wiesz o tym? Z wielników. Wiem. No. Znowu Chocobomb. Super. Bons 22, nie, Bons to jest 22. Teraz 23. Po jakiemu to jest? Po... Makakowemu. Makakowemu. Czekaj, już 23 teraz. Tu jest. A. Tu. Dobra. No to ciekawe, co to może być. Ale pytanie, jaki kolor? Nie. Żółte? Zielone? Nie, pomarańczowe. Ten jest nawet taki bardziej w czerwień już wchodzi. No dobra, 24... Chciałbym zauważyć różnicę. Pokaż, bo ja nie widziałem. Widać różnica. No to ja już teraz nie wiem, czy możemy to zaliczyć jako to samo. Chyba nie, bo jeszcze chyba są nie. Inne obrazki na dodatek. Czyli, no jest ogólnie zamieszanie. Tak, ale trzy zaraz żółte. Podsumujemy na dobrze, końcu, dobrze, bo jeszcze mamy jedno do otwarcia. Ostatnie, bo tak. Podekscytowanie, bo to wszystko... 24... No to widać już, że jest to jest na samej górze ulokowane wesoły świąt, więc wiesz, że już się zrywa wesoły świąt. Mamy jajko. Mamy Exa. Znowu International widzę. Nie wiem, co na to posłowie partii rządzącej. Czy to wypada? A może ty czytasz, co tam jest napisane? Ale przecież to jest to samo, co napisane. A skąd wiesz? Suprise. Coś po rosyjsku. Uberaszung. Suprise. Surpresa, niespodzianka. O, no widzisz. Na wiele rynków. No jest dobra, ale teraz otwórz tak, żeby wszyscy widzieli i złóż to, bo wtedy tak tutaj kombinowałeś na dole i wiesz, tak ci zaufasz na słowo mają. Komisyjnie otwieram. O nie, to będzie znowu bombka, już widzę po tych elementach. No musi być bombka, bo są święta, no, tylko come on, no. Bez sensu. A najgorsze na świecie, nie wiem, czy jeszcze teraz są. Puzzle? Tak. Jak ja nienawidziłem puzzle. Ja też! Puzzle najgorsze Jezu, na świecie. Czy wy też po prostu jak dostawaliście puzzle, to jest po prostu taki... Ja po prostu, tak. Wkład. Bo po co koniec to jest, życia. No? I to jeszcze takie małe przecież. I one były jeszcze takie miękkie, właśnie jak ten papier, takie miękkie, a puzzle muszą być takie kartonowe, żeby to tak, się ładnie trzymało tak, na prosto. Bez sensu to maskara, było. Maskara. Puzzle bez sensu, nie wiem czy jeszcze jest, jak wiecie to napiszcie. O Jezu, ale ile tych jest tutaj bombek? No strasznie dużo jest tych, 2, 4, 6, 8 bombek jest ogólnie do zebrania. Czyli trzeba by co najmniej kupić 4 domki. Czyli wydać jakieś zakładając, 7 tysięcy złotych. Nie powtarzałyby się te domki. Tak, czekaj, tutaj szybko ale złożę. Ale pokaż tutaj, no jak składasz, no pochwal się, jak ładnie, jak to działa. To jest taki wiewiór teraz. Tak. Bo tam co mieliśmy? Tam no mieliśmy bałwan. Nie, misia mieliśmy, mówiłem zresztą. Miś. Tu jest wiewiór. Wiewiór fajny akurat. Tak, fajny? Zobaczcie. Fajny wiewiór. Pokaż go. Wykorzystam go. Samego wiewióra wykorzystam bez tego, ale złożę, żebyście ale, wiedzieli. Co mu zrobisz? No bo ja sobie robię taki mini światek tam na takiej półce. Widzisz? Tam już stoi kilka figurek. No wiem, wiem, tylko to wykorzystanie tego zabrzmiało wiesz, niepokojące. Nie, robię sobie taki miły mini światek. Kiedyś wam go może pokażę. Okej. Okay. Jak będziecie grzeczni. W przyszłym roku, czy nigdy. Dobra, czekaj, bo to muszę złożyć. A to no. Nie jest łatwe, jak się ma takie, wiesz...
Niezbyt uzdolnione dłonie. O, dobra. Wszyscy, wiesz, liczymy na ciebie. No ale nie do końca to jest zrobione, no dobra, bo nie ma sznureczka. No dobra, nie chcę tego sznureczka, wiesz, gdzieś. Czekaj, muszę przesunąć jej wyra. O. I to są obie Kinder Niespodzianki, które mieliśmy w kalendarzu adwentowym. No i chyba w tym kalendarzu jest tak jak we wszystkich. Znaczy w każdym, w każdym kalendarzu są te bombki. O, to ta strona. Więc no, ja osobiście nie jestem pocieszony. Ja też. Takie te zabawki mocno, powiedziałbym, nieciekawe. Chyba tak? No nieciekawe. No nieciekawe. No dobrze, dobra, zrobię ale... podsumowanko. Tak, poczekaj, stop. 24 dni, 24 rzeczy, słodycze. Już mi się cofa. Już. Dobra. Dwie Kinder Niespodzianki, dwa jajka, jakieś figurki, dwie. Dwóch Mikołajów było, jeden już jest w brzuszku, nawet dwóch, tak. W środku jest dildo. Nie wiem, dlaczego. Dziwne. Mieliśmy... Poczekaj, przejdźmy tutaj, bo to jest skomplikowane tam. Dobrze. Mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinder czekoladę. Pokażmy, jakie mamy ale kolory. Ale mamy różne na pewno kolorki. Was to interesuje. Mamy różne kolorki. A możecie, słuchajcie, jeżeli wy na przykład zdecydujecie się z jakiegoś powodu na kalendarz, to możecie powiedzieć nam, jakie macie kolorki. Musisz pokazać te dwa, bo ja mam. Ale to musimy wszystkie razem? Nie możemy tak. Nie, muszą wszyscy, żeby zobaczyli, jakie mamy kolorki. Takie mamy kolorki. To ważne, to na pewno jest ważne dla ludzi, którzy to oglądają. O, takie mamy kolorki. Wreszcie coś ciekawego, nie? Nareszcie coś ciekawego wrzuciłem. No dobra. Słuchaj. Ja lubię to, wiesz? Ja też znaczy, lubię. Bo tak naprawdę to jest to samo, co jajka, czyli to... Ale jest więcej białego. Tak, jest więcej zauważyłeś to? W środku, tak. Ja lubię tak, jak się rozpływa w ustach. Czy tak, ty od razu połykasz, nie? Tak, ja połykam. dobrze, idziemy dalej. Mamy mini jajka. Było i wydaje mi się, że 6. Bo jedno zjedzone było. Jedno jest już w brzuszku. To są jajka wielkanocne, jak zauważyliśmy tutaj kolorystycznie, tak. Więc... Więc można sobie zachować. Więc po prostu oszustki. No i mieliśmy też... Szokobonsy prawdziwe. Niestety tutaj nastąpił jakiś błąd, bo aż w dwóch Matrix nam się... Nie chciały się wyjść. Bo... I tutaj mamy dowody, że były dowody takie rzeczowe. Ciągutki. Ile ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i opakowanie, czyli 6. 6. Nie jestem słaby z matmy, ale powiedzmy, że się zgadza wszystko. Powiedzmy, że wszystkiego pogubiłem. Jest 24, a jeśli nie, to tak powinno być. No tak powinno być, no. Słuchajcie. Czy sporo warto? Słodkości. Nie. Zabawki średnie. Mocno średnie. Powiem tak. Kupiliśmy z ciekawości. Mamy słabość niestety do tego typu słodyczy. Kinder, no jest dobry, nam się jest kojarzy smaczne. Z dzieciństwem. Jest smaczny, może tam są jakieś narkotyki, może w przyszłości to po prostu zostanie ujawnione. No bo coś jest, że po prostu coś jest na rzeczy. Smakuje. Mm-hmm. Czy wam to polecamy? Nie. Nie, chyba nie, mimo wszystko. Nie polecamy, mimo wielkiej sympatii. Chociaż, do tych. Chociaż pomimo sympatii, pomimo smaku, nie polecamy ze względu ważnego i poważnego. I też tutaj, wiesz, no, musimy jakby patrzeć na różne rzeczy, ponieważ nie mamy już 5 lat. Dokładnie. Ja osobiście jestem bardzo zażenowany faktem, że firma Ferrero, która podejrzewam, że ma jakieś miliardy miliardów, nadal produkuje słodycze, używając po prostu tłuszczu palmowego. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja też nie. W 2019 roku robić coś takiego, jeszcze wiedząc o tym, że karmione są tym dzieci, nie wiem, w dużej mierze. I jakby wszyscy już wiedzą, jak bardzo pozyskiwanie oleju palmowego jest szkodliwe. Tak. Dla środowiska, dla zwierząt. Przede wszystkim. Więc, no cóż, jesteśmy winni, ponieważ to kupiliśmy, tak, jedliśmy i no i zjemy już do końca. Niestety przyznajemy się, tak jak, tak jak każdy, no po prostu, no. Popełniamy błędy, jak każdy. Aczkolwiek uznaliśmy, że nagramy to i wam o tym powiemy, bo też uważamy, że taki walor edukacyjny jest ważny. Może liczymy na to,
że za jakiś czas, im szybciej, tym lepiej, ktoś postanowi w Ferrero się obudzić i na przykład, nie wiem, zarobić może trochę mniej, ale na przykład nie zabijać zwierzątek. Byłoby fajnie. Byłoby miło właściwie, no bo do zwierzątek nic nie mam. Ja mam nawet bardzo dużo i to miłość. Chyba, że walą w drzwi co chwilę. Tak, koty, proszę się uspokoić. Nie dostaniecie Kindera, bo tam jest tuż po nowe. Właśnie. Także fajne takie zwierzątka i fajnie by było je mieć nie tylko na figurkach. To oczy mogą być swoje to od teraz. O, mogą. No weź, zapozuj. Oh my god. Czekaj. O, mam okładkę już. Firmo Ferrero, prosimy się ogarnąć, jakby zarabiacie mnóstwo pieniędzy i myślę, że stać was na to, żeby... Skoro nas stać na wasz kalendarz, który jest dosyć średni, to myślę, że was też stać, żeby nie niszczyć środowiska i nie męczyć zwierzątek. I was do tego skłaniamy, a wam życzymy co wesołych świąt. Nie było Kinder Buena w ogóle. Bo Kinder Bueno jest dla dorosłych, bo oni mają zawsze takie sensualne reklamy. Bo i to co, jest... dzieci nie mogą tego jeść? To jest nie, zakazane dla nich? Nie, jak jesz ten baton, to od razu jest coś dorosłe? Nie, to seks się od razu dzieje. Naprawdę? Nie miałeś tak? Bierzesz gryza i po prostu jesteś w trakcie. Otwierasz oczy i się dzieje to już. Tak było zawsze w reklamach. Więc, a jak jest w reklamach, no teraz... to sprawdzę. No już to. Przestań, no. Co? Zachęcisz ludzi tutaj. Do czego? Nie. No niech się seksą, no co? Jak lubię, to niech się seksą. Pamiętajcie o zabezpieczeniu. Pa, pa! Pa! Wesołych świąt i nazajem! Pa! Dehe! Dehe tu!